Siema, tu Wahacz. Dacia wprowadziła ostatnio do swojej oferty linię Extreme, która nie dodaje wyłącznie jakichś opcji wyposażeniowych, ale niejako stara się zdefiniować postrzeganie marki na nowo. Na evencie temu poświęconym mogłem się więcej o Extreme dowiedzieć, co zmienia oraz ile kosztuje. Przyjrzyjmy się teraz temu bliżej razem. Zacząć wypada od rysu historycznego, ponieważ Dacia po odrestaurowaniu marki przez Renault konkurowała na początku bardzo mocno ceną, operując na kwotach, gdzie innych producentów nie było. Samochód był wyjściowo tani, ale zarazem spartańsko wyposażony, a bogatsze egzemplarze wciąż odstawały od droższej konkurencji. Lata jednak mijały, a Dacia radziła sobie coraz lepiej w obszarze jakości. Jej najnowsze modele Xandero czy Jogger wciąż mają może na przykład wszędzie twarde plastiki i przeciętne wyciszenie, ale pod kątem wyglądu, czy to nadwozia, czy wnętrza, albo takiego ogólnego wrażenia z podróży, są to już naprawdę udane samochody, które nie mają się czego wstydzić. Na przykład Xandero zrobiłem ostatnio ponad 1000 km jadąc w góry i nie żałowałem, że nie podróżuję jakimś innym małym crossoverem, bo niczego mi w Dacia nie brakowało. Wciąż jednak za tą marką ciągnęła się historia i wizerunek z minionych lat, dlatego nie dziwię się, że producent stara się to zmienić i to w dosyć radykalny sposób, czego przykładem jest podmiana loga na zupełnie inne i przemodelowane cennika, w którym pojawiła się wersja Extreme. Cechuje się ona najbogatszym wyposażeniem, w którym więcej elementów występuje w standardzie niż miało to miejsce w niegdyś topowym komfort i mam tutaj na myśli chociażby dodanie automatycznej klimatyzacji czy kamery cofania. Więcej Extreme robi jednak w obszarze wyglądu, bo dostajemy wraz z nim unikalne elementy stylistyczne w postaci czarnych felg, a także miedziano-brązowych akcentów, które spotkać można w różnych częściach nadwozia. Ich rozłożenie w zależności od modelu jest inne, ale fakt zostaje, że dodają one każdemu z nich sporo uroku. Dla Extreme zarezerwowany jest też specjalny zielony lakier i to wszystko sprawia, że egzemplarze w obrębie jednego modelu wyglądają wyraźnie inaczej. Modyfikacje spotkać można też we wnętrzu i tutaj znowu zmiany są różne w zależności od tego, czy mamy do czynienia na przykład z Dusterem czy Joggerem, ale generalnie znowu zastosowano trochę miedziano-brązowych wstawek, a także specjalną tkaninę nazywającą się mikroklut, która ma być bardziej odporna na zabrudzenia i też ciekawie się prezentować i faktycznie z niebieskawym kolorem i wytłoczonym nowym logiem Daci wygląda to lepiej niż zwykły materiał. Dacia, postępując w ten sposób, stara się zmienić swoje postrzeganie z taniej marki produkującej zwykłe i nudne samochody na taką, która wciąż jest atrakcyjna cenowo, ale oferuje jednak jakąś tożsamość, inną niż budżetowość i patrząc na dowolny model w wersji Extreme, ja widzę zauważalną różnicę w odbiorze. Aby jednak ta tożsamość nie opierała się po prostu na zielonym lakierze i kolorowych paskach na zderzakach, Dacia stara się też nadać wersji Extreme bardziej tak zwany outdoorowy charakter, co widać chociażby po reklamie, gdzie nie spotka się na przykład Xandero Stepway w centrum miasta, tylko gdzieś na łonie przyrody. Wciąż Dacia nie jest autem w ciężki teren, bo chociażby wyłącznie w Dusterze spotkać można napęd na 4 koła, a w innych modelach tylko na przód, ale za to chce być pozycjonowana jako marka dla osób, które na przykład lubią jeździć w jakieś bardziej odludne tereny weekendami. Aby podkreślić ten wyprawowy klimat, mamy też warstwice niczym z mapy wymalowane na niektórych elementach nadwozia albo we wnętrzu na dywanikach, które swoją drogą są gumowe, aby wracając z tego outdooru móc je łatwiej wyczyścić. Pod kątem mechanicznym wersja Extreme nie różni się od innych, z wyjątkiem trybu kontroli przyczepności, gdzie wyłączona jest standardowa kontrola trakcji, a samochód tak dostraja obrót każdego z kół, aby minimalizować szanse na zakopanie się na nieutwardzonej drodze. Pozycjonowanie marki podkreślać ma też chociażby linia akcesoriów In Nature, która zawiera takie elementy jak namiot możliwy do zamontowania z tyłu Joggera oraz rozkładane łóżko do kabiny. Jest to spójna i przyznam dobrze pomyślana strategia, która może przysłużyć się w zmianie postrzegania Daci w oczach klientów w sytuacji, w której producent wciąż musi myśleć o konkurencyjnych cenach swoich samochodów, więc nie może wprowadzić na przykład jakichś bardzo kosztownych modyfikacji technologicznych. Ale nie ma co też ukrywać, że celem tego ma być również usankcjonowanie podwyżek, które nie omijają żadnego producenta samochodów, a także zachęcenie klientów do wybierania droższych wersji modeli Daci, bo Extreme obecnie kosztuje na przykład w przypadku Xandero z benzyną z gazem 84 tysiące zł, a w kwietniu 2022 topowa odmiana Comfort oferowana była za 70 200 zł. Jest zatem wyraźnie drożej, ale też więcej dostaje się w standardzie, bo wspominana wcześniej automatyczna klimatyzacja czy kamera cofania, ale też dostęp bezkluczykowy kiedyś były opcjami bez względu na wersję, a teraz wybierając samochód znany z reklamy w telewizji od razu się to wszystko dostaje, ale też więcej płaci. Poza tym półki wyposażeniowe pozostały z grubsza po staremu i
Extreme jest po prostu dodatkową pozycją w cenniku. Czas pokaże, jak ta outdoorowość Daci przyjmie się na rynku, ale fakt zostaje, że gdybym już chciał kupić dobrze doposażony egzemplarz jakiegoś jej modelu, to obecnie miałbym ku temu większą motywację, aby coś tam do Extreme jednak dorzucić, niż wcześniej, gdy każda wersja oferowała ten sam charakter. I to wszystko, co przygotowałem o odmianie Extreme w Daci. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały, już takie klasyczne, testowe, na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!